Witam wszystkich dzisiaj, czwarty i piąty dzień diety mojego męża. Wczoraj, tak po cichu wam powiem, zanim jeszcze oddam mu głos, że wczoraj było super. A dzisiaj, to tak myślałam, że będzie ciężko, że nie wstanie. Dzisiaj ten piąty dzień, to już nie było za dobrze. Mówi, że mu zimno i że nie chce mu się dzisiaj wstać. Ale jesteśmy tutaj sami, razem, ten czwarty, piąty dzień przeżywamy. I oddaję mu zaraz głos. Jakie są jego wrażenia na czwartym i piątym dniu diety warzywno-owocowej? Pysko! Przywitaj się ładnie! I mów głośno, bo nam morze zakłóca. Cześć, dzień dobry. Jak się czujesz na diecie? Jak się czułeś wczoraj, powiedz? Na diecie. Ja już się trochę staram się tego nie pamiętać. Staram się nie pamiętać, że jestem na diecie, więc staram się swoje myśli w ogóle gdzie indziej kierować, a nie na jedzenie, bo to było ciężko, było ciężko. Wczoraj było całkiem fajnie. Z uśmiechem chodził. Z uśmiechem. Dobrze nam się tutaj wędrowało i było tak, nie było poczucia głodu. A dzisiaj rano miałem taki kryzys gdzieś do godziny 11, 12. Nie mógł wstać. W ogóle nie, wszystko mnie bolało, nie chciało mi się wstawać, było mi zimno. Tak nie mogłem w ogóle się jakoś doprowadzić do tego, żeby wyjść z domu. A już jest dobrze, już jest dobrze. Ten kryzys minął. Trzeba to po prostu przetrzymać, zrobić sobie ciepłe ziółka i no i poszło. Poszło. I teraz jesteśmy na spacerze i moczymy co niektórzy, czyli ja, nogi. Woda zimna. Oj, zimna. Zimna. Właśnie. Bardzo. Tak, moczymy się. Ja sobie spaceruję razem, ale trochę obok, bo ja nie moczę nóg, nie jestem aż tak... Krzysiek zawsze moczy nogi w morzu, czy zimno, czy zima, czy lato. Idziemy, mamy długi spacer, pokażemy wam, jaką mamy trasę. Będziemy ze 3 godziny dzisiaj na spacerku, a potem wracamy już do domku. Myślimy, że szósty dzień już będzie chyba lepszy jutro, co? Zobaczymy. Już teraz będzie z górki. Pozdrawiamy wszystkich na diecie. Do zobaczenia.